Gdy mieszkali w Moskwie, to on był gwiazdą. Po powrocie do Warszawy role się odwróciły. Jej ukochany nie najlepiej to znosił. Jak jest teraz znak zapytania? Kiedyś Piotr Adamczyk powiedział o niej: mam wrażenie, że ona jest marzeniem każdego mężczyzny, uosobieniem wszelkich ideałów kobiecości, o których tylko czytamy w literaturze. Karolina Gruszka, 38 lat. Nie ukrywa, że lubi być obdarowywana komplementami. Czy jej mąż, rosyjski reżyser Iwan Wyrypajew, może mieć powód do niepokoju? Los splótł ich drogi w 2006 roku na festiwalu filmowym w Kijowie. To ona się ze mną poznała. Podeszła do mnie po pokazie mojej Euforii i powiedziała, że bardzo się jej podobało. Wzięła mnie za rękę i zaprowadziła na salę, gdzie miała miejsce projekcja obrazu Kochankowie z Marony, z nią w roli głównej, opowiadał Iwan o początkach znajomości z Gruszką. Odtąd wszystko potoczyło się błyskawicznie. Najpierw połączyła ich miłość do sztuki, potem wzajemne głębokie uczucie. Wkrótce para pobrała się w tajemnicy, a w sierpniu 2012 roku w jednym z warszawskich szpitali urodziła się ich córka Maja. O artystycznej parze niewiele wiadomo. Oboje mocno chronią swoją prywatność, trudno ich namówić na uchylenie choćby rąbka tajemnicy o ich małżeństwie. To mój związek i nie czułam potrzeby dzielenia się ze światem, jak on się rozwija, powiedziała przed laty aktorka. Z miłości do ukochanego zrezygnowała z etatu w Teatrze Narodowym i przeprowadziła się do Moskwy. Na miejscu rzuciła się w wir pracy. Szybko zyskała renomę, grając głównie w spektaklach reżyserowanych przez męża, uchodzącego na wschodzie za gwiazdę. Po blisko 8 latach kursowania między Warszawą i Moskwą aktorka wróciła do Polski. Zdecydowaliśmy się zamieszkać na stałe tutaj, bo mieliśmy poczucie, że Maja nie powinna ciągle podróżować w tej z powrotem, wyznała w pani. Oboje stworzyli córce kochający dom. To nie oznacza, że lodówka jest zawsze pełna ani że w mieszkaniu panuje perfekcyjny porządek, bo z tym bywa różnie, ale za to jesteśmy na siebie nawzajem bardziej uważni, zdradziła. Choć Karolina i Iwan bardzo się starają, nie uniknęli spięć. Wiosną 2017 roku głośno było o konflikcie w ich związku. Ponoć reżyser nie najlepiej znosił fakt, że jego żona tak dobrze radzi sobie zawodowo i, co za tym idzie, finansowo. Co więcej, znany z trudnego charakteru Rosjanin z zazdrością patrzył na kolegów Karoliny, którzy odgrywali z nią sceny miłosne. Na szczęście obojgu udało się zażegnać kryzys. Jak dziś wyglądają ich relacje? Denerwuję się, rozdrażniam, żarliwie dyskutuję, nie zgadzam się, ale już się nie kłócę, mówi Gruszka. Wszystko wskazuje na to, że małżonkowie w końcu się dotarli. Iwan coraz więcej gra, a Karolina tak dobiera rolę, by nie dawać ukochanemu powodów do niepokoju. O tym, że między nimi jest dobrze, świadczyć może spektakl będący niezwykłym połączeniem przedstawienia i koncertu, w którym oboje wystąpią. Premiera już w lutym w Petersburgu.